Wszystko zaczęło się od fascynacji technologią hybrydową. Kiedy w 2003 roku Toyota zaprezentowała Priusa 2, stwierdziłem, że jest to naprawdę fascynujący samochód, ponieważ obiecuje, że można się przemieszczać w efektywny sposób, zużywając mało energii. Po kilku latach dowiedziałem się, że Federacja Międzynarodowa Sportów Samochodowych organizuje serię wyścigów zarezerwowanych właśnie dla samochodów napędzanych energią alternatywną, czyli LPG, hybrydy, metan, etanol. No i w 2015 roku powiedzieliśmy sobie, skoro tak nieźle nam idzie, to może trzeba uczestniczyć w całej serii w Mistrzostwach Świata. W tym roku właśnie uczestniczyliśmy w 7 rajdach, poczynając od rajdu Eco Snow, który odbywał się na śniegu w Dolomitach. Zwyciężyliśmy 3 rajdy z 7. Do ostatniego rajdu w Grecji sytuacja była bardzo napięta, bo trzy drużyny mogły wygrać. Dwie włoskie, my. Warunkiem było wygranie tego rajdu, wygraliśmy go, zostaliśmy mistrzami świata. Również z nami Toyota została mistrzem świata konstruktorów. No i będziemy zastanawiali się, jakie następne challenge sobie wyznaczymy na następne lata. Rajdy Alternative Energies Cup polegają na tym samym, co rajdy dla samochodów historycznych, czyli na regularności. W przypadku Alternative Energies Cup dochodzi jeszcze drugi element, bardzo ciekawy, mianowicie zużycie paliwa. My jesteśmy bardzo zadowoleni z jazdy na hybrydowych Toyotach, bo do tej pory uważam, że jest to napęd, który jest najbardziej efektywny. Jeżeli się weźmie pod uwagę na przykład rezultaty ostatnich rajdów w Monte Carlo, można porównać w bardzo prosty sposób efektywność różnych samochodów. Przy czym nie chodzi tu o jazdę o kropelkę, ponieważ na tych odcinkach specjalnych, jeżeli jedziemy pod górę, no to po prostu samochód się ciśnie do deski, jak się to kolokwialnie mówi, a na zjazdach też nie idzie zaoszczędzić, bo trzeba pilnować czasu. Więc to nam pozwala na uwydatnienie efektywności napędu. I tak na przykład Toyoty hybrydowe, już nie wspominam o pluginie, który dosłownie miażdży konkurencję. Zwykłe Toyoty hybrydowe są efektywniejsze od konkurencji, nawet jeżeli są to samochody plug-in, czyli z rozbudowanym akumulatorem pozwalającym na jazdę na samej elektryce prawie 50 km. Rozwiązanie hybrydowe Toyoty w tej chwili jest najbardziej efektywnym na rynku. Toyota opracowała system od podstaw, pozbywając się niektórych elementów, które mogą sprawiać problemy mechaniczne. Po prostu wyrzuciła mnóstwo zbędnych wedle tej koncepcji elementów, jak sprzęgło, jak turbosprężarki, jak wtryski wysokiego ciśnienia, czy jakieś inne zawory recyrkulacji spalin, podczas gdy inni konstruktorzy raczej rozbudowywali ich systemy, dokładając hybrydowe elementy do istniejących już rozwiązań.